Folklor po raz kolejny opanował Słupce. Wszystko za sprawą 19 już spotkań z folklorem organizowanych wspólnie przez Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska, Powiat Słupecki i Miasto. W niedzielne popołudnie jak zwykle swoje umiejętności prezentowały zespoły z całego regionu. Nie zabrakło też lokalnych wystawców. Ten rodzaj kultury warto promować, podkreślał starosta Jacek Bartkowiak. Myślę, że to jest część naszej tradycji, część naszego dziedzictwa narodowego i oczywiście w czystej postaci to my nie jesteśmy w stanie zrekonstruować tego folkloru ze Słupcy i okolic, bo podejrzewam, że nawet i etnografowie wybitni czegoś takiego dotąd nie wyabstrahowali, ale na pewno dzieciaki w przedszkolach wciąż uczą się tańczyć czy to krakowiaka, czy zasiali górale owies. Nieco bardziej skomplikowane tańce i śpiewy można też z powodzeniem uprawiać później. Są przecież w Wielkopolsce bardzo dobre zespoły folklorystyczne, choćby poligrodzianie, którzy tutaj występowali parokrotnie. Więc myślę, że też i czasem można popatrzeć i popodziwiać kunszt i sztukę, zwłaszcza jeśli chodzi o tańce ludowe. Choć spotkania okrągły jubileusz będą miały za rok, to już teraz ich data jest szczególna. Dokładnie w tym samym dniu, 28 kwietnia, tańczyliśmy Poloneza dla Niepodległej. Tutaj w tym przedsięwzięciu wspomogły nas również zespoły, które przyjechały na słupeckie spotkania z folklorem. Ci ludzie również tańczyli Poloneza, co pozwoliło pobić nam wszystkim rekord Guinnessa w liczbie osób tańczących jednocześnie układ choreograficzny Poloneza, a było tych osób 588. Tym razem gwiazdą wieczoru był Dawid Kwiatkowski. Jego koncert spotkał się ze sporym zainteresowaniem fanów, nie tylko tych lokalnych. Na pierwszych spotkaniach organizacyjnych pracownicy ochrony, którzy tutaj dzisiaj będą świadczyli usługi zabezpieczając imprezę, ostrzegali nas, że faktycznie jest to gwiazda takiego formatu, że młodzież jest bardzo zainteresowana tymi konkursami, koncertami. Nie dowierzaliśmy, dopóki nie zobaczyliśmy tego dzisiaj o 6 rano, jak fanki tutaj na niego czekały, bo owijane w koce, pilnują teraz swoich miejsc przed sceną. And take it, tell us.